Cześć, witam wszystkich serdecznie. Spotykamy się po raz kolejny w odcinku z serii Deathloop. W poprzednim odcinku udało nam się przetrwać po raz trzeci, a więc można to ogłosić jako mały sukces. Mam nadzieję, że w porze wieczornej także uda się nam przetrwać. A co w poprzednim odcinku udało się znaleźć nam szyfr do sejfu i w związku z tym udamy się do Zatoki Karla. Trzymajcie kciuki. Dobra, te punkty dostawcze. Jeszcze zastanawiam się, skąd wziąć do tych punktów dostawczych numer szyfru. Być może będzie trzeba za tym numerem eksplorować świat, tak jak w poprzednim odcinku, co znaleźliśmy ten klucz do sejfu. No zobaczymy, zobaczymy, czy nam się uda w ogóle jakiś znaleźć. Może to jest zaplanowane na późniejszy... Więc dostałaś moją posadę. Ej, gdzie dałeś ciała, zdradzając nas wszystkich? Kiepskie wykonanie, technika znajoma. Ukrócam twoje bezsensowne ataki od jakiegoś już czasu. Od jak dawna? Jestem ciekawy. I tak będzie musiało pozostać. Na razie. Wygląda, że ten cel... Na pewno to nie pozna. Całkiem blisko się znajduje. Pytanie, co to taktyka? Dostałeś kilka kontaktów, czego chciałeś. W jakimś czasie bardzo tego żałować. Właśnie dlatego nagroda wymocna. Coś tutaj pusto. Jest wyzwaniem mojej gry. Z tobą jak życie. Okej. Dobry wieczór, panie i panowie, to flanka do słońce horyzont. Martwi mnie trochę to tykanie. 13 metrów pode mną. Spójrzcie teraz na zatokę. Ze specjalną dedykacją ode mnie dla każdego z was. Tutaj w razie co mamy punktu ładowania energii. Estetyka to klucz. Czyli zdobyliśmy kolejny kod. Drugie dzieła sztuki. O, urocze. A zatem po południu, co? Muszę zrobić miejsce w terminarzu. Okej, myślę, że możemy stąd uciekać w związku z tym. Dzisiaj będzie taki szybki odcinek, szybki gameplay w zasadzie. Bo będziemy musieli nasycić przedmioty. Zobaczymy, ile uda się nam nasycić przedmiotu. I już wyjście. Właściwie nie było to wymagające, wrogów nie było też w okolicy jakoś. Mogliśmy to zrobić po cichu, a rzadko mi to wychodzi. Tak, zwijamy się. Słodki, słodki, piękny sen! Całe 5 pierdolonych sekund. No nie przesadzaj, Colt, zajęło nam to chwilę dłużej niż 5 sekund. No okej, udało się nam wymknąć. Kurczę, dużo zadań nam doszło. Nasyć wyposażenie. Co ja chcę nasycić? A czemu tam tych pistoletów ja nie mam? Kurde, czy ja to miałem zrobić wcześniej? Co się stało teraz? A, dobra, tą zdobyliśmy. Tej ja nie chcę. Medaliony postaci. Mocna głowa. Dobra, brzmi fajnie. Prędki cień.
Kurde, nie mamy na to. Czyli to tak dużo trzeba. Ale bo my to mamy może nasycone. No chyba by to było na tyle, czyli kurczę, te ponad 20 tysięcy rezyduum to wcale nie jest tak dużo. A medaliony broni? Równie drogie. Dobra, czyli... Aha, dobra. Czyli rozpoczynamy kolejny dzień. Ja się jeszcze... Charlie i Fia spotykają się każdego popołudnia w podziemnym ośrodku na skalę Freestat. Mogę pozbyć się obojga za jednym zamachem, gdy będą sobą zajęci. Cholera. To oznacza, że dla Wendy muszę zrobić coś innego. Okej, czyli zobaczymy sobie zestaw, czy faktycznie mamy. Tak, faktycznie mamy wszystkie bronie. Dobra. To. Splot. Dobra. Podwójny skok w powietrzu. Okej. Dobra, czyli zachowały się te wszystkie przedmioty fantastycznie. Ja się bardzo cieszę, udało się nam tak naprawdę przetrwać pierwszy cały dzień. Jest to jakiś mały sukces, pewnie w dalekiej drodze. I myślę, w tym miejscu możemy kończyć dzisiejszy odcinek. Ja dziękuję wszystkim za oglądanie. Do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!